Na początku mi powiedziała mimochodem, że tutaj mnie agent mój zgłosił do programu, ale jest mi, ciebie zgłosił do programu, ale jest malutka szansa, że w ogóle pojedziesz, więc się tym nie martw. I potem miesiąc później dostaję telefon, no słuchaj, jedziemy. A ja tak, czekaj, ja muszę się zastanowić w ogóle, bo wcześniej tego nie brałem w ogóle na poważnie. W ogóle nie było innej opcji? Musiała pani pojechać z synem? Tak, nie było innej opcji, ponieważ ja tam zgłosiłam kilku, rzeczywiście miałam taki klucz zastanawiania się nad potencjalnymi partnerami wyprawy, żeby to był młody mężczyzna silny, dlatego żeby ewentualnie służył mi wsparciem, jakbym coś wymiękała w czasie podróży. No, ale rzeczywiście menadżer jeszcze dopisał tak. Ja mówię, dobra, to dopisz go tam do tej listy. I się okazało, że nie było innej opcji, tylko ta jedna wchodziła w grę. Czy to była wasza pierwsza wspólna podróż tego typu? Tego typu oczywiście, tak. Poza dzieciństwem nie spędzaliśmy tyle czasu razem. Nie, żebyśmy nie wyjeżdżali całkiem, ale to są wyjazdy takie weekendowe, raczej kilkudniowe niż tak hardkorowe, a już na pewno nie takie hardkorowe. No i czego nowego dowiedzieliście się o sobie nawzajem? Że jesteśmy fajni. To chyba było już wiadomo. Tak, ale że sobie dajemy radę w takich okolicznościach. Ja zakładałem dużo czarniejszy scenariusz, a okazało się, że zupełnie da się dogadywać w takich okolicznościach, i gdzie są ekstremalnie cały czas na kamerze, cały czas ze sobą. I wyszło dużo lepiej niż myślałem, tak naprawdę. Obawiałem się, że się będziemy kłócić było okej. A ja wiedziałam, że się nie będziemy za bardzo kłócić. A jakieś trudności spotkaliście na swojej drodze? Co było najtrudniejsze dla was jako pary i jako podróżnika? No, paradoksalnie dla mnie było najtrudniejsze to, co się wydaje najłatwiejsze, czyli łapanie stopa. Ja w ogóle się okazało, co było nawet zdziwieniem, sama się byłam zaskoczona tym, że nie mam problemu w podchodzeniu do ludzi i w proszeniu ich o nocleg. Normalnie mówią, nie, no to o, to tam idę. W ogóle takie w nawiązywaniu takich relacji. Natomiast jak łapałam stopa i mi się te samochody nie zatrzymywały, to było mi tak przykro, że mówię, a dlaczego? No, to było słabe.